Witajcie, z tej strony Klaudia. Dzisiaj pokażę, jak wykonać renifera z papierowej wikliny. Zaczynamy od przełożenia drutów przez dwie rurki. Z nich tworzymy kształt renifera. Tak wygląda gotowy kształt. Tutaj jest pierwsza rurka, a tutaj druga. Następnie tniemy kolejną rurkę na kawałki. Z jednego kawałka tworzymy ucho, a z drugiego ogon. Łączymy końcówki za pomocą kleju na gorąco i przyklejamy do renifera. Teraz tworzymy poroże. Przez każdy kawałek przykładamy drucik. Kawałki sklejamy ze sobą klejem na gorąco. Poroże również przyklejamy do reszty renifera klejem na gorąco. Zaczynamy wyplatać. Zaczynamy od owijania nogi. Jeżeli chcemy, możemy sobie końcówkę przykleić klejem na gorąco. Jedna noga gotowa, z drugą postępujemy w taki sam sposób. Pyszczek owijamy w taki sam sposób jak nogi. Resztę rurki możemy już owijać dowolnie. Renifer gotowy. Teraz wystarczy go jeszcze polakierować bezbarwnym lakierem akrylowym do drewna. Mam nadzieję, że ten tutorial się Wam podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Zachęcam do komentowania i subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia!